Już 26 marca w niedzielę o godzinie 15 w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Stalag 1F Zudałen. Po seansie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie dr Stefan Marcinkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Krzysztof Kowalewski, reżyser tego filmu. Spotkanie poprowadzi pan Kazimierz Bogusz. Seans filmu dokumentalnego opowiadającego historię obozu jenieckiego, który usytuowany był podczas II wojny światowej w Suwałkach, to bardzo dobra okazja, aby wspomnieć też o obozie jenieckim w Prostkach. Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że obóz w Suwałkach, tak, Stalag 1F Zudałen, był w pewnym momencie obozem głównym względem obozu w Boguszach, tak, Prostkach. Jeżeli popatrzymy na to, co jest w tym filmie, tak, na opowieść o flagu 68, tak, to mamy właściwie praktycznie analogiczną opowieść do o flagu 56, który ja badam, właśnie tego o flagu, który powstał jako pierwszy na dawnym polsko-niemieckim pograniczu we wsi Bogusze, tak, graniczącej z Prostkami. No jest te zjawiska, które pokazują los, tak, los jeńców, tak, tutaj mówimy o obozach, obu obozach, bo i Oflag 68 i Oflag 56 to były tak zwane Russenlager, czyli obozy dla Rosjan, ale no mamy tutaj pełny wachlarz właściwie narodów Związku Radzieckiego, i Uzbeków, tak, i Ormian, i Ukraińców, i Polaków także, bo takie świadectwa znalazłem w Instytucie Pamięci Narodowej, tak, że byli w tych obozach również Polacy, tak. Więc mamy tutaj zjawiska, które były w tych obozach, tak, i mówimy o strasznym głodzie, i mówimy o strasznych epidemiach, i mówimy o bardzo brutalnym traktowaniu tych jeńców, i mówimy o jakichś przypadkach kanibalizmu, tak. Mamy też w przypadku i Bogusz, i w przypadku Suwałk, tak, no, akcję eksterminacyjną komisarzy, tak, bo już przed samą operacją Barbarossa 22 czerwca 1941 roku podjęto decyzję, tak, władze III Rzeszy podjęły decyzję o tym, że no, elementy niepożądane bolszewickie zostaną unicestwione w sposób jak gdyby doraźny, tak, bez biurokratycznych ceregieli. Serce boli. To bili, mordowali, głodzili. Stefan, zarówno obóz ten, który był w Suwałkach, jak i ten, który był w Boguszach, Prostkach koło Ełku, łączy też to, że ten bardzo ciekawy wątek tego, że w obu tych obozach przez pewien okres czasu znajdowali się jeńcy włoscy, o którym nie wszyscy wiedzą. Tak, ponad 600 tysięcy jeńców, znaczy Włochów, tak, po właściwie obaleniu Mussoliniego zostało internowanych w różnych obozach, tak, także właśnie część z nich trafiła do Suwałk i część z nich trafiła do Bogusz. No, w przypadku Bogusz mówi się, że to nawet 7-10 tysięcy, tak? Ja, według moich szacunków mogło być 5 tysięcy, aczkolwiek ślady po nich nawet niedawno grupa poszukiwawcza Jaćwierz, tak, odnalazła na polu dawnego obozu w Boguszach, tak, w postaci guzika, w postaci jakiejś tam fragmentu pudełka po kremie, tak. Część z tych ludzi po prostu była później pracownikami przymusowymi na terenie III Rzeszy i terytoriach okupowanych. Tutaj w Ełku pracowali Włosi, tak, w okolicznych wsiach, tak, wiemy, że niektórzy byli przydzielani do gospodarstw, po prostu jako pracownicy przymusowi, tak, i działo się to przede wszystkim w roku 1944. Jeśli chodzi o Włochów, tak, to są różne świadectwa tych osób, tak, wiemy, że no, także szacuje się, że około 460 Włochów mogło nie przeżyć jesieni i zimy, jesień 43-44, tak, czy tutaj przejście, ten przełom zimowy, oni byli ubrani w takie dosyć słabe mundury, tak, bo byli przywożeni z różnych miejsc.
część trafiała na przykład do Bogusz, wiem, że z Innsbrucka, tak, czyli Austria. No więc los Włochów, tak, oni trafiali trochę, bym powiedział, do lepszych warunków niż Rosjanie i powiedzmy ci, ten, powiedziałbym, czerwonoarmiści, ale oni też byli trzymani po prostu w barakach, tak, ze skąpymi racjami żywnościowymi, no i też byli pogardzani jako ci zdrajcy. Jeńcy włoscy to tylko jeden z kilku wątków, które będą poruszone w filmie oraz w spotkaniu, które zaraz po seansie odbędzie się właśnie 26 marca w niedzielę o godzinie 15 w Ełckim Centrum Kultury w sali widowiskowej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Serdecznie zapraszam na seans filmu oraz na spotkanie, które odbędzie się po tym seansie. Do zobaczenia. Jeżeli jeszcze raz dacie ruskim jeść jedzenia, to wy i wasze całe rodziny pójdą do obozów. For the day.